W tym filmie pokażemy Państwu postępowanie z osobą, która straciła przytomność, układanie w pozycji bezpiecznej. Proszę Pani, co się stało? Ratownik podchodzi, sprawdza bezpieczeństwo, sprawdza reakcję poszkodowanej na głos. Poszkodowana jest nieprzytomna, nie odzywa się, nie reaguje. Ratownik zakłada rękawiczki, dbając o bezpieczeństwo własne. Halo, proszę Pani, co się stało? Ponownie sprawdza, czy osoba nas słyszy. Proszę Pani, czy potrzebuje Pani pomocy? Poszkodowana nadal nie reaguje, jest nieprzytomna. Ratownik udrażnia drogi oddechowe ze względu na sytuację epidemiczną, którą mamy w związku z epidemią koronawirusa. Sprawdzanie oddechu odbywa się poprzez nastawienie nadgarstka nad usta poszkodowanego i próba wyczucia oddechu. Pani oddycha, wezwę pogotowie pod numer 999 i zgłoszę osobę nieprzytomną, ale oddychającą. Okej, po wezwaniu karetki ratownik przechodzi do układania osoby nieprzytomnej w pozycji bezpiecznej. Jedną rękę układamy pod kątem 90 stopni w łokciu, drugą przekładamy przez ciało, zginamy nogę w kolanie i przekręcamy osobę poszkodowaną na brzuch. Następnie poprawiamy ułożenie ręki pod twarzą, odginając głowę do tyłu. Układamy nogę, którą mieliśmy zgiętą w kolanie w kącie prostym. To pozwala nam zabezpieczyć poszkodowanego przed obróceniem się na brzuch. Po ułożeniu w pozycji bezpiecznej warto zadbać o komfort termiczny poszkodowanego. Jeżeli posiadamy taką folię, jakiej teraz używa ratownik, czyli folię życia, folię NRC, która powinna być praktycznie w każdej aptece samochodowej czy zakładzie pracy, możemy jej użyć stroną złotą na zewnątrz. Jeżeli nie posiadamy takiej folii, używamy własnej kurtki, koca, bluzy, czegoś, żebyśmy tą osobę mogli okryć i zabezpieczyć ją przed utratą ciepła. Tak zabezpieczoną osobę co minutę sprawdzamy, czy oddycha, do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Ponowna ocena oddechu osoby poszkodowanej przy użyciu nadgarstka, oddycha. Czekamy na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego. Pamiętaj, sprawdź bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo poszkodowanego i dopiero wtedy zacznij udzielać mu pomocy. W sytuacji, kiedy kobieta ciężarna, kobieta w widocznej ciąży straci przytomność, należy ułożyć ją na lewym boku, tak aby prawy bok był uniesiony do góry i ciężarna macica nie uciskała wątroby oraz jej naczyń krwionośnych. Co minutę sprawdzaj, czy poszkodowany oddycha. Jeżeli przestanie oddychać, należy odwrócić go na plecy i rozpocząć uciskanie klatki piersiowej. W obecnej sytuacji epidemiologicznej nie stosujemy oddychania metodą usta-usta. Uciskamy jedynie klatkę piersiową w stałym tempie około 100-120 uciśnięć na minutę na głębokość 1/3 wymiaru przedniotylnego klatki piersiowej. W tym nagraniu chcemy Państwu przedstawić postępowanie z osobą, która doznała urazu kończyny górnej. Może to być złamanie, skręcenie, zwichnięcie bądź stłuczenie. Proszę Pana. Co się stało, proszę Pani? Co Panią boli? Dobrze, nie ma Pani żadnych niebezpiecznych elementów pod ławeczką? Nie, no proszę Pani. Dobrze. Proszę ratownik sprawdza bezpieczeństwo własne, rękawiczki. Zakłada rękawiczki. I co się stało? Zdjęłam się. I? Ręką upadła. Upadła Pani? Następnie ratownik dowiaduje się, co się boli stało. Bardziej? Tutaj boli. Rozumiem. Teraz bada miejsce urazu. Złamana, musimy ją unieruchomić. Następnie korzysta ze swojej apteczki, wyjmuje z niej sprzęt potrzebny, w tym przypadku chustę trójkątną. Wiem, już za chwilę unieruchomimy, zawsze będzie troszeczkę mniej. Proszę delikatnie rękę odciągnąć od ciała. Chustę trójkątną zakładamy osią długą wzdłuż osi ciała, natomiast wierzchołek trójkąta równoramiennego wskazuje miejsce urazu, wskazuje uszkodzoną kończynę. Po założeniu chusty na szyję należy zabezpieczyć łokieć oraz palce. Palce muszą być widoczne z chusty trójkątnej, żebyśmy mogli ocenić krążenie w miejscu urazu. Zabezpieczamy łokieć, żeby ten łokieć nie wypadł. Ręka ma spocząć luźno własnym ciężarem na chuście i w ten sposób będzie unieruchomiona. Temblak jest najlepszym możliwym unieruchomieniem. Stosowany jest uniwersalnie w przypadku urazów kończyny górnej, niezależnie od miejsca urazu. Proszę Pani, musimy zadzwonić po pogotowie, żeby przetransportowali Panią do szpitala, bo być może ręka jest złamana. I teraz nastąpi wezwanie karetki, numer ratunkowy 999 bądź 112. W przypadku urazów kończyn dolnych, stłuczeń, skręceń, zwichnień, złamań
kiedy wzywamy zespół ratownictwa medycznego, najlepiej poszkodowanego specjalnie nie ruszać, po prostu unieruchomić go albo zapewnić mu możliwość taką, żeby się nie poruszał. Jeżeli bardzo chcemy, albo poszkodowany bardzo cierpi, możemy unieruchomić kończynę uszkodzoną, dokładając do niej kończynę zdrową i związując obie kończyny ze sobą. W tym momencie to kończyna zdrowa będzie spełniała rolę szyny unieruchamiającej miejsce urazu. Proszę Pana, niech mi Pan pomoże! Ała! Proszę się uspokoić. Jezus, a jak to boli, ała! Ratownik podchodzi do osoby poszkodowanej, ocenia bezpieczeństwo własne. Niech Pani powie, co się stało. Elementem bezpieczeństwa są także rękawiczki, które chronią nas przed krwią i ewentualnymi wydzielinami osoby poszkodowanej. Szybko dowiedział się, co się stało. Dopiero zabezpieczony podchodzi do osoby poszkodowanej. Muszę odsłonić miejsce rany. No, ma Pani ranę. Musimy ją opatrzeć. Jak widać, jest dosyć spora rana, którą trzeba zaopatrzyć. Osoba udzielająca pomocy udała się po materiały opatrunkowe, które ma w apteczce w samochodzie. Mamy już opatrunek, który będzie zakładany. Zakładamy gazę jałową na ranę bezpośrednio. Nie używamy chusteczek, nie używamy papieru toaletowego. Przytrzyma Pani tu chwilkę. Osoba udzielająca pomocy prosi o pomoc poszkodowanego. I teraz po założeniu gazy na ranę następuje zawinięcie wszystkiego bandażem w taki sposób, żeby krwawienie ustąpiło. Choruje Pani na coś? Nie. Przyjmuje Pani jakieś leki? Nie. Ratownik szybko zbiera wywiad. Żeby wiedział, co można powiedzieć zespołowi ratownictwa medycznego. O Jezus. To podzywa. Pod numer 999 czy 112? Ja zadzwonię pod 39, proszę Pani. Pod 999? Tak. Dobra. W międzyczasie rana niestety dalej krwawi i opatrunek przesiąkł na nowo krwią. Trzeba dołożyć następną warstwę opatrunku, czyli kolejną gazę. I ponownie wszystko zabandażować. Puści Pani tą. Może Pani ruszać delikatnie tą nogą? Czuje Pani tą nogę? Mogę. Czuję. Okej. Jeśli rana mimo wszystko nadal mocno krwawi, robimy tak zwany opatrunek uciskowy, czyli dokładamy element uciskający ranę. Może to być na przykład zwinięty bandaż. Przytrzyma Pani troszkę ten bandaż. Który będzie wciskał opatrunek w samą ranę, jednocześnie wciskając naczynia krwionośne, powodując zmniejszenie krwawienia w tym miejscu. Jeżeli nie mamy dostępnego bandaża, to może być kawałek jakiegoś patyka, to może być grubszy pisak typu marker. Może być cokolwiek, co będzie tą ranę uciskało, co będzie w kształcie podłużnym. Może być pilot od telewizora i tego typu sprzęt. Bandażowanie wykonujemy z dosyć dużą siłą. Ten element uciskowy faktycznie ma uciskać ranę, tak jak nazwa opatrunku na to wskazuje. Nie stosujemy w takim przypadku absolutnie opasek uciskowych ani stas taktycznych. Pamiętaj, sprawdź bezpieczeństwo własne i osoby poszkodowanej. Załóż rękawiczki, spytaj, co się stało, odsłoń ranę, załóż opatrunek, wezwij służby, zostań z poszkodowanym do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.